Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry War Days. No dobra, kontynuujmy naszą przygodę, aczkolwiek parę ogłoszeń, czy parę można powiedzieć takich moich spostrzeżeń na sam początek związanych z tą serią, a w zasadzie z jej przyszłością, bo szczerze mówiąc ostatnio po prostu nie miałem zupełnie czasu na nagrywanie tej serii. Zresztą mogliście to zauważyć, że rozdzieliłem sobie te dwa odcinki, które miały być w jednym tygodniu, tak żeby przynajmniej jeden był po tygodniu. Więc no, pierwotnym moim zamiarem było nagrywanie to mniej więcej tak co tydzień, żeby można było wasze komentarze uwzględnić i tak dalej, i tak dalej. No niestety rzeczywistość troszkę mnie przerosła, w sensie takim, że ostatnimi czasy nie mam zupełnie wolnego czasu na nagrywanie. Ale to tak kompletnie, totalnie, zupełnie. W związku z czym jak raz w tygodniu mi się gdzieś uda zerknąć, coś nagrywać, no to coś nagrywam. W związku z czym na przykład teraz siadając do War Tales'a, kompletnie, totalnie nie pamiętam, co nagrywałem dwa tygodnie temu i na jakim etapie jesteśmy. Co z punktu widzenia waszego oglądalności, oglądania serii, no trochę jest takie słabe, no bo wy wiecie, bo oglądaliście przed chwilą poprzedni odcinek, a ja nie mam bladego pojęcia, co ostatnio się działo. Więc pod tym z tego powodu no, troszeczkę ta seria stoi u mnie tak pod znakiem zapytania. Nie wiem, czy jej nie przerwać, mimo że chciałem tego dotrzeć do tego Beleronu i tam przynajmniej na to morze wyruszyć. Bo no po prostu no tak już czasami w życiu bywa. No, czasem nie ma się czasu na swoje. O, czasem nie ma się czasu. Czasem nie ma czasu na hobby i trzeba się zająć innymi ważniejszymi rzeczami w życiu. Więc no po prostu jest jak jest. Co jeszcze? No właśnie, więc tak jak znajdę chwilę czasu zazwyczaj na jakieś nagrywanie czegoś, no to nagrywam. Dobrze, że mam jakieś serie na zapas ponagrywane, aczkolwiek nie za dużo też. No to raczej nagrywam takie gry, w które mi się dość dobrze gra na zasadzie bezwysiłkowo większego, albo że bardzo mnie wciągają na przykład i tak dalej. A War Tales jest raczej grą, która wymaga dość dużego zaangażowania, przynajmniej z mojej strony. W związku z czym, no właśnie. W związku z czym, no tak się z wami chciałem troszkę podzielić tymi moimi tutaj rozterkami trochę. Więc zobaczymy, jaka będzie, że tak powiem, przyszłość tej serii. Jedyne, co pamiętam, to, że Bodzio właśnie miał mieć awans. Przy czym Bodzio nie napisał, bo nie widziałem nic w komentarzach, albo po prostu nie zauważyłem, bo byłem tak zabiegany, że już po prostu któreś komentarze mi umknęły, to też tak może być. Więc chyba przydzielę po prostu tak, jak uważam, nie? Ty miałeś mieć heroiczne zwycięstwo, później Łowca, no, ale Łowca to był nie do tego, powiedzmy. Łowca to był do, jeszcze pisałeś to w momencie, kiedy była kwestia związana z łucznikiem, alchemikiem. Więc alchemikiem jesteś, ale łucznikiem nie jesteś. Dobra, ty się posługujesz tym. Dobra, ty się posługujesz sztyletem. No właśnie, kompletnie nie pamiętam w tym momencie, którą postać w jaki sposób chciałem rozwijać. Więc no w tym sensie, jeżeli będę miał czas nagrywać, o ile będę miał czas nagrywać, no ten odcinek staram się jakoś tak wcisnąć w ostatniej chwili, żeby był na poniedziałek. Natomiast co będzie dalej, to nie wiem zupełnie z nagrywaniem. No więc tak niestety trochę jest. Dobra, żeby już nie przynudzać. Jakie ty masz w tym momencie inne tutaj? Ty masz oczywiście, za każdym, gdy zabiję wroga, otrzymujecie jeden punkt. Czyli tak naprawdę, co jeszcze tutaj masz? Masz wybrane przez dziki, a dzików nie mamy na razie. Udźwig mniejszy, siła woli 12, ruch 10. Słaby ruch troszeczkę, szczerze mówiąc. Więc ja nie wiem, czy bym jednak nie podciągnął mimo wszystko ruch, bo ty się powinieneś troszkę, no, żwawiej ruszać, krótko mówiąc. I co?
lekki, właśnie, jakie my w ogóle pancerze zostały? No. Znaczy, zawsze możemy oczywiście wykraftować jakieś pancerze, ale mamy raczej pancerze średnie, pancerz średni i pancerz lekki. Trucizna, stratek, atak okazyjny, zmusza wrogów, zasłona dymna. A czy my nie mamy już zasłony dymnej u kogoś? Zwiadowca, zaraz. Bojownik, kat. Mam nadzieję, że ja w ogóle dobrego save'a wczytałem, kurczę. Bo to by było śmieszne, jakbym wczytał nie tego save'a, co trzeba. Łowca. Ty miałeś chyba, Wierzbin, jakiegoś zasłonę dymną. No właśnie, tak dobrze kojarzyłem, więc raczej dawanie tobie zasłony dymnej to jest troszkę bez sensu. No bo będziemy mieć dwie postacie. To jest dobry perk, ale no niekoniecznie, żeby mieć u dwóch postaci. Amok mi się mniej podoba, dlatego że z jednej strony no fajnie, ale z drugiej strony trzeba bardzo dużo, dwa punkty mieć na to. Więc wydaje mi się, że dajmy ci truciciela na razie. Zobaczymy. Tak zadecydowałem, więc tak na razie musi być. Wiem, że mieliśmy tutaj wykuwać parę rzeczy. Zmocnione warstwy jelenia mieliśmy dać do broni. Aha, jeszcze przy okazji, może sobie zobaczmy. Bodzio, ty masz w ogóle taki pancerz plus 5, to bez sensu jest. Więc tu masz od razu, o, i ruch plus 2. Kurczę, no to może rzeczywiście to. Teraz będziesz się ruszał już 14 do przodu. No ale dobrze. Łachmany sobie sprzedamy, bo to nie ma sensu, żeby je nosić. Czy jakieś mamy jeszcze rzeczy? Hełm albo coś? Nic. Dobra, no to co? No do tego Beleronu można by wypłynąć, tylko tam drewno potrzeba, które chyba mamy. No i trochę kasy potrzeba, czego tak do końca chyba nie mamy. Nie wiem, czy tam było 200 zł potrzebne, żeby ten statek naprawić, czy ileś. No więc to mogłoby być w miarę. Natomiast co? Natomiast pisaliście, że tam i tak potrzeba mieć wysokopoziomowe postacie, no więc też nie mam ochoty po prostu próbować coś, że tak powiem, tam pójść, że wszyscy dostaną, że tak powiem, wciry, no i będę musiał save'a na przykład wczytywać, żeby w ogóle móc kontynuować, nie? No chyba, że tak sobie zakończymy tą serię, no to... Ale jeszcze nie stawiam kreski na tej serii zupełnie, więc tak. Tu mieliśmy jakieś wzmocnione te. Mieliśmy wykuć parę rzeczy, pamiętam. Wzmocnione warstwy przede wszystkim. To ja mam zapisane, tylko dlatego pamiętam. Jelenia, bo daje siła plus 2 i pancerz plus 9, więc jest lepsze niż warstwa obrońcy. I tu w zasadzie możemy wykuć trzy takie warstwy. Tylko pytanie, czy my potrzebujemy trzech takich warstw. No, teoretycznie raz, dwa, trzy. Teoretycznie się wszędzie przydadzą takie warstwy. Więc można by je wykuć. No i tyle. O, bardzo ładnie. Tu jeszcze teraz wiem, że coś mieliśmy zrobić. Pancerze bronie przemyśleć, mam zapisane. Wzmocniona warstwa obrońcy dla Kojota? To chyba jest pancerz... No nie, no bez sensu. Wiem, że tak. Crafting... Kojot miał mieć wzmocnioną warstwę. Ktoś miał mało ruchu. Ty masz mało ruchu, więc to nie miała być węża, tylko kojota. Czyli to, co żeśmy teraz zrobili w zasadzie. Boże. Great Kojot to mi się już miesza. Kojot, wąż i coś tam jeszcze obrońca. Dobra. Aha. Wymagany poziom pancerza 6. No to, żem se narobił. 4. Zapomniałem o tym oczywiście, że już miałem jedną taką warstwę, tylko poziom pancerza 6, a my jeszcze w ogóle takich pancerzy nie możemy nosić. O, kurka blaszka. No to trochę tak słabo. To jest poziom, my mamy dopiero poziomu drugiego, no to te warstwy pancerzy to na razie nam na kichanie są tak naprawdę. Poziom trzeci, to do szóstego poziomu
to my mamy jeszcze kawał czasu. No to niepotrzebnie w ogóle to kraftowałem, nie popatrzyłem sobie wcześniej. No i widzicie, to jest tak, jak człowiek jakby rzadko nagrywa, rzadko w to gra, to po prostu nie pamięta o takich rzeczach. Dobra, dalej. Sztylet Herszta. Czy my w ogóle mamy jakieś sensowniejsze bronie? Na razie nie mamy. Czy możemy coś w ogóle wykuć lepszego? Zręczność plus 7, jeżeli chodzi... Topory chyba... Ktoś pisał też, żeby zamienić topory między... O matko. Między kim a kim? Drozdu z krasnoludem. Drozdu, berserker, drozdu z krasnoludem, czyli jednoręczny. Tu chyba była taka sprawa, że ja tego wiem, że lepiej byłoby to chyba zamienić, ale wiem, że krasnolud chciał mieć tarczę, po prostu jako widz, więc dlatego zostawiam tak, jak zostawiam i nie zamieniam tego. Natomiast poziom trzeci, topór, żelazny topór dwuręczny. Czy my mamy jeszcze coś tutaj? To bym zrobił. Katar rzezimieszka jest w ogóle... Job ma taką strasznie szałsowatą broń, a powinien mieć lepszą. O ile możemy coś takiego wykuwać. Młot, sztylet. Jest. Możemy żelazny katar już zrobić. Aha. No, właśnie. Bardzo dobrze. Więc Jopu w końcu dostanie coś lepszego. No, zręczność plus 8, plus 5 lepszy. Bardzo dobrze. To już będzie troszeczkę więcej, będziesz więcej obrażeń zadawał, bo Jop wbrew pozorom dość duże ma DPS-y. Tu mamy sztylet, uszkodzony sztylet poziom pierwszy. To w ogóle jakiś szajs nosisz, kurczę. To sztylet potrzebujemy. Albo w ogóle ty co możesz nosić? Czy ty możesz nosić jakąś inną broń? Strateg. Bo ty działasz na zręczności, nie? 17. No to raczej... A, bo tu masz zatrucie. Straszne, jakieś szajsowate macie te brymy, nie? Żelazny sztylet. Znaczy, tak czy siak można wykuć, bo to jest premia pierwszego dzieła, nie? No aha. No i pięknie. Najgorzej, w ogóle nic nie trafiłem w tym momencie. No i to jest właśnie to, niestety, że po prostu... Nagrywam, jak jestem na przykład zmęczony. Bo tylko wtedy mam szansę cokolwiek nagrać. Więc zanim zauważę, że coś mi tam mignie, no to właśnie. 17:21. Dobra, nie mamy co prawda tego zatrucia, ale... Aha, ja to zostawiałem dlatego, że on miał też nałożona trucizna. No to było o tyle, powiedzmy, lepsze, że można było tą truć tutaj ich. No ale to i tak w tym momencie zadaje większe obrażenia, wydaje mi się. 17:21, 12:15, nie? Więc właśnie. Co jeszcze możemy zrobić? To już mamy też poziom trzeci. Poziom trzeci. Łuk jakby się dało zrobić. Tylko nie wiem, czy możemy łuki teraz jeszcze robić. Siła plus 3, poziom trzeci. Zrobimy przegląd. Poziom drugi, Gladius. Ale czy my możemy jeszcze, czyli tak, jeden Gladius mógłby być. No i ten sztylet Herszta daje podstępny młynek. No to teoretycznie można by zrobić sztylet, ale nie wiem, czy nam żelazo się też nie skończyło. No właśnie, niestety chyba się nam pokończyły ruda żelaza. Buławę można by zrobić, ale to nie wiem, czy ktokolwiek się tym posługuje. Jeszcze możemy sztylet zrobić, ale ten podstępny młynek jest całkiem niezły. Czy ktoś może w ogóle jeszcze tutaj wziąć... Czy ty możesz wziąć na przykład coś do rzucania? Jakbyśmy zrobili, nie wiem, toporek do rzucania, obrażenia krytyczne,
Co to znaczy garda plus 4? A tu trafienia krytyczne. Może by takim sierpem po prostu zrobić, zwłaszcza, że to i tak punkty nam daje. I w zasadzie chyba tyle możemy rzeczy zrobić. Obrońcę można by zrobić, ale nie chcę w tym momencie dawać tych warstw, bo to nic mi nie daje. Nóż do rzucania, tarcza, kurtka. No w zasadzie tyle możemy zrobić. O pięknie, możesz jeszcze czymś takim rzucać. Więcej tego chyba też nie zrobimy, bo żelaza potrzeba. Pancerze lepsze. No, pancerz. Jeszcze tam był jakiś pancerz do zrobienia. Chyba było nas na niego stać. Wyścielana kurtka i to jest co? Ruch plus 2. To jest pancerz poziom 3. Pancerz 13 lekki. Ale kojot niestety nosi ciężki pancerz, więc no właśnie. Pancerz lekki nosi tabard przywódcy, ruch plus 2, siła woli. No właśnie, to są dość fajne rzeczy. Bo my mamy takie już pozdobywane. Tu mamy co najwyżej, to jest średni, to takiego nie możemy i tak zrobić. Ty masz i tak średni, ty masz lekki, tylko z trzema miejscami. Reszta to są ciężkie i różne takie rzeczy. No to... to wiele nie zrobimy, szczerze mówiąc. Pancerz lekki, ruch 2, pancerz 10. Ruch 2, pancerz 13. No teoretycznie można by ciutkę lepsze w tym momencie zrobić. A czy my płótna do czegoś nie potrzebowaliśmy jeszcze? Pancerze, wziąłem tego... No właśnie nie wiem. Ale wydaje mi się, że no można zrobić, bo to jest i tak premia pierwszego dzieła, więc i tak se nie trafię. No dobra, wyścielana kurtka poziom 3 i to może Bodzio od razu sobie zapodać, tak? Będziesz miał troszeczkę lepszy pancerz. A tutaj mamy pancerz kurtka poziom 2. To jest gorsza rzecz, więc od razu możemy tutaj panie posprzedawać. Kurtka sprzedać. Uszkodzony sztylet. To sprzedajemy. Już nie będę się bawił. Plium to no nie, żadnie mamy postaci, która może się tym posługiwać. To na razie zostawiamy. 133. Co by tu jeszcze można było sprzedać? A, tu jest jakieś łachmany mieliśmy do sprzedania. No i w zasadzie tyle. Drewno dużo jakby jest. Drewna dużo mamy. Dobra. Sól mamy, bo tu będziecie mi suszyć głowę, że soli nie kupiłem. Nie, mamy. To jest. Jest. Soli 31 mamy dużo. Czy w aptece coś można zrobić? Panie. Pani. Ile mamy leków? 5. A, wystarczy nam na razie. A możemy coś stworzyć? Tak z ciekawości? Nie. No dobra. No to tu by było tyle, tylko trzeba by wziąć jakieś questy. Tak naprawdę. No pewnie, że szukamy, zawsze szukamy pracy. No, Matthias Lund, nie wiem, czy jesteśmy gotowi, szczerze mówiąc, na niego. Wiem, że on ma unikalny tam... Kurczę, ktoś mi ostatnio pisał, co tam jest unikalne, ale nie wiem, czy to nie była jakaś maczuga, czy coś. Tak mi się wydaje, nie pamiętam. Do Marenheim, no to trzeba by 200 zapłacić, chyba, że to dostajemy... No właśnie nie pamiętam. Jeżeli dostarczycie tą wiadomość, czy dostajemy wtedy przepustkę od razu? Dobra, nie będziemy przeginać. Możemy w sumie to spróbować wziąć. Nie wiem, czy będziemy mieć przepustkę, czy nie. Wiem, że był jakiś quest na przepustkę, ale już nie pamiętam jaki. Aha.
Bo jak będzie trzeba 200 płacić, no to tego questa nie zrobimy. Będzie nam wisiał jako drugi. Nora bandytów, to by trzeba było, to miejsce bronione, to ja wiem, to jest trudne, bo to trzeba, czy może nie jest trudne, bezwzględnie trudne, ale jest przeciwną stronę, niż bym chciał teraz iść, więc właśnie. Dwa punkty jeszcze wydajmy. No właśnie. W co by tutaj warto iść? No widzicie, wszystko sobie muszę przypominać, kurczę. Niestety. Hełmy. No w sumie hełmów, że nie mamy tak naprawdę żadnych. Lepszych pancerzy też nie mamy. Więc bronie. Plium to mamy. Bronie jeden. Lepsze, ale i tak nie mamy żelaza teraz, żeby cokolwiek zrobić, więc to jest takie gdybanie troszeczkę. Zupy jakieś, duszone kurczaki, karpie, tuńczyki. No bym te hełmy opanował, bo to zawsze możemy coś robić. Podkowy to daje nam szybkość poruszania się. Puklerze lepsze. Kolosalna wzmocniona warstwa jelenia, ale to jest to, co mamy. Tylko, że no właśnie, jeszcze wymagany poziom pancerza 9. Kurka, blaszka. Lepszy warsztat, konowiąz, ognisko. To na pewnym etapie też by było dobre. Natomiast tu jeszcze z tymi ogólnymi z wiedzy. Czy my coś mieliśmy? Łowcy ofert, wyczynowcy. Wyczynowcy mogłyby się, trening siłowy, udźwig większy, dobra, weźmiemy sobie jeszcze udźwig i tyle nam na razie wystarczy. No dobra, opuść, żarcie kupiłem na 3 dni, właśnie chyba już miałem to żarcie zrobione wcześniej, a jeszcze tutaj mamy coś, jakieś 2 punkty dodatkowe, tu mamy jeszcze jeden punkt dodatkowy, to od razu, żeby nam nie wisiało, no i zobaczmy, gdzie my to mamy iść. Halo? To jest Mannheim? Tak daleko? A bo to... ja kurczę, to ja wziąłem 2 razy z handlem... O kurde. No nie popatrzyłem sobie. To ja wziąłem po prostu strasznie kijową rzecz. Bo my teraz przepustki nie mamy. A ja nie pamiętam już, co do tej przepustki było potrzebne. W ogóle nie ma nikogo w domu. Wiem, że jeszcze można było tutaj gdzieś wleźć do tych, do podziemi gdzieś, ale teraz tego nie widzę. Come, come. Take a look at my wares. No właśnie. No nie chciałbym płacić w tym momencie. No, Klan Garusa wiem, że jest po drugim tym, w którym macie sprzedać 3 razy ceramika. Kurczę. No właśnie. Tu mamy nagroda 200, więc to się nam tak naprawdę zwróci, żeby móc tam przejść. Ale czy ja tam chcę tyle tracić kasy? No to na zero wyjdziemy tak naprawdę. Tutaj jest większa nagroda, więc musielibyśmy kupić 3 ceramiki. A my może mamy już, dostaliśmy tą ceramikę, czy dopiero musimy ją kupić? Nie to chciałem, ale dobra. Nie mamy. Czyli musielibyśmy kupić ceramikę, żeby iść do klanu Garusa. Nie mamy naprawdę? No to tam teoretycznie się opłaca, powiedzmy. Tylko, że tam są te ciulowe komary i tak dalej w tym klanie Garusa. To tam jest tak średnio bym chciał iść. Szczerze mówiąc, kurde, no nie popatrzyłem sobie na te questy. Tak mi się na pierwszy rzut oka wydawało, że to jest jakaś walka. Więc...
No właśnie. Dobra, to zróbmy te questy, kurczę, chrzanić. To najwyżej trzeba będzie zapłacić po prostu za to i tyle. No. Mniejsza z tym. Ceramika. Raz, dwa, trzy. Trzy ceramiki powinniśmy mieć, tak? Tu dostarczyć wiadomość, a tutaj sprzedać trzy ceramiki. Tylko nie wiem, którędy do klanu Garusa się szło. Czy tędy się dało przejść? Czy trzeba było iść tędy na przykład? I tak mamy w tą stronę po drodze, więc lecimy. Więc wlecimy. Dobrze idę? Dobrze idę. No zaraz i tak będziemy musieli odpoczywać, więc stracimy pewnie... A, i tak w ogóle mamy 0 punktów, jeszcze nie odzyskane po ostatnich bitwach. W warsztacie, pochodnia, nie, kociołki, no tu nam brakuje oczywiście rudy żelaza. Może gdzieś pozbieramy tą rudę żelaza. Kopalnia po drodze jest, szczerze mówiąc. Jak to nie kupiliśmy? A, nie kupiliśmy nic do gotowania. Winogrona, można było kupić gulasz z baraniny wtedy zrobić. Ups. Bo tam były winogrona, ale mi się już nie chce wracać. Wino grona. Trzeba sobie zapisać. Mamy przynajmniej chleba od groma. Jakąś kiełbachę. Wszyscy byli chyba mniej więcej poprzydzielani tam, gdzie trzeba, więc... Więc okej. Okay. Tu była ta złowieszcza jaskinia. Tu w ogóle żeśmy tego questa zrobili? Zrobiliśmy. A czy tu się dało coś wydobywać? W tej złowieszczej jaskini? Czy myśmy już tu wszystko wydobyli? A, myśmy tu wszystko już wydobyli. Dobra, czyli tu żelaza nie znajdziemy. Tu ktoś pisał, że jakiś klucz żeśmy zapomnieli. Więc zaraz zobaczymy. O, tym razem nie trafiłem. Dobra, ale trochę drewna jest, troszkę doświadczenia jest. Nie, konopie nie ma nic tu do podniesienia. A, złoty klucz jest, rzeczywiście. Rzeczywiście. Zaczajone, użyj. Zbadaj. No właśnie, płótno, wino. I Cinqueda Inkwizycji poziom drugi. Histeria zadaje celowi 40-60... 60-80 zręczności, obrażeń, aktywuje się ponownie za każdym razem, gdy na cel zostanie nałożona premia. Zadaje punkt obrażenia, aktywuje się ponownie za każdym razem, gdy na cel zostanie nałożona premia. Ale premia jaka? Bo już nie rozumiem. To jakbym wiedział, to bym nie robił tego sztyletu, kurczę, dla wierzbina na przykład. No bo tu jest troszkę gorzej, ale... No właśnie. Trochę gorzej. Bodzio też ma dość fajną rzecz. No właśnie. 9-12 obrażeń. Gdy na cel zostanie nałożona premia. Ale to dowolna premia? Nie mam pojęcia. Na razie sobie zostawimy ten sztylecior. Czy wy macie winogrona? Halo. Nie, macie pomidory. Tu można by wykosić te, szczerze mówiąc, widmową watachę, bo to nam daje zasoby. Zwłaszcza, że to jest poziom drugi wolków i nie tylko wolków. Dobra, no to teraz Jaromir chce sobie przypomnieć, jak się w ogóle walczy w tej grze. Dobra, kojot. Kto idzie pierwszy? Widmowy dzik. Wierzbin.
72 mega, Berian. Ta brawura to niech idzie tu. No tu nie ma co jakby kombinować, bo kto ma te młynki całe? Ty masz atak obszarowy, więc teoretycznie możesz ich tu dziabnąć. I drugiego obszarowego nie ma, bo chyba już ten sztylet po prostu dałem inny po prostu sztylet. Więc jedziemy z kokosem. No. Punkcik może zdobyłeś, no to możesz go użyć tu. Mało brakło, abyś już to załatwił, gościa. Dobra, tego trzeba by... Ty zadajesz 80, 10, 13, 10, 13, 72 mega. Ten dzik jest jakiś dziki, bardzo. Odbicie, czy warto? Trwoga. Bardzo dobrze, albo i niedobrze. A ty miałeś punkty? Nie, ty nie miałeś punkty za zabicie. To trzeba było zostawić łucznikowi. No ale jest jak jest. To możesz sobie tu bezpiecznie stanąć. Ten widmowy wilk. Brawura. Możesz go tutaj uciupać? Trochę możesz. No właśnie. O to chodziło. Gdzie mamy następnego? To tylko tyle ich jest? Job, przetestuj ten swój nowy, ten podwójny cios. Olbrzym. Job odblokowuje cechę olbrzym. Zaraz sobie zobaczymy. Job olbrzym. No proszę. I cyk. Aha, nawet żeśmy na koszmar nie poczekali. No dobra, ale jakieś czy skóry są białe, coś tam jest. Dobra, napraw wszystko. Czy my mamy coś do naprawiania? Chyba nie bardzo. 35 na 36. Nie mamy za bardzo. Kontynuuj, a Job, pokaż się z tym olbrzymem. Co to daje? Olbrzym. Siła i zręczność większa o 5%, gdy używa broni dwuręcznej. Aha, to ci się akurat, kurde, przy... Czy to jest dwuręczna w tym momencie broń, Katar? No nie jest powiedziane, że to jest dwuręczna broń, więc... No dobra. Cóż mogę powiedzieć? A zaraz. Czy tu się nie dało gdzieś? Nie. Przeskoczyć? Nie, bo tu była zawsze rzeka, więc przez rzekę się nie dało jakoś przeskoczyć. No nic, no. Pójdziemy tu, zapłacimy, odkryjemy sobie może jakieś nowe tam rzeczy. Otwierać? Mamy przepustkę. Czy nie mamy jej, ale... No właśnie. Gozyn, pożyczcie pieniądze. Ja się tam na razie nie wybieram, więc nie wiem. Spróbujmy iść w tą stronę. Wydaje mi się, że
Tylko pytanie, ja już nie pamiętam jak było, czy do tego klanu Garusa się szło z Gozenbergu, czy się szło tędy? Nie pamiętam zupełnie. To już było tak dawno, jak żeśmy tam się wybierali. Zresztą ten rejon z klanem Garusa żeśmy też dość mało, bym powiedział, wyeksplorowali. Nie chcę atakować. Ło, kurde, Galea Raptusa. Siła woli, obrażenia od ataków okazyjnych, garda, pancerz, umiejętność ostra, płetwa. Każda jednostka zadająca obrażenia w walce wręcz tej jednostce ma 20% szans na otrzymanie statusu krwawienie. Kurde, ciekawe to jest, bym powiedział, bardzo. Miecz rycerza, atak drużynowy sąsiadującego sojusznika. Też ciekawe, ale możemy zrobić to, bo to jest całkiem fajne. Weźmy to. Kto tu nie ma? Berian. Bieraj. Nie wiem, czy ty możesz to brać. Siła woli plus 1. Jaką ty masz siłę woli? 7. A kto jeszcze nie ma czapy i siłę woli ma większą? Bodzio. Bodzio nie może się wyposażyć. Drozdu nie może się wyposażyć, więc Berian tylko się może wyposażyć. Ciężki hełm. Garda plus 4, pancerz plus 8. No, to masz dopiero Berian, kurczę. Nawet pasuje twoja ksywka do tego garnka na głowie. Dobra, na razie wydajemy kasę na plawo i lewo. Dobra. Pani, a co się pani tu stało? Żyć bez niego. No to ja wiem, o kogo chodziło. To myśmy tu już chyba byli. Jest żelazo. Przynajmniej sobie żelazo znajdziemy. Żarcie mamy na 3 dni, spokojnie. Możemy jeszcze grzyby wziąć. Tu coś jeszcze jest do zbadania. Halo? No bo kliknąć nie mogę. Kurde. Dobra, teraz mi się udało kliknąć. No pięknie, oliwki, szczurki i wino, co nas najbardziej chyba cieszy. Survivors, dobrze. Nie wiem, czy tędy się dojdzie w tamtą stronę, ale możemy spróbować. Tu mamy jeszcze jeden punkt. Dobra, musimy odpoczywać, ale jeszcze spróbujemy to troszkę przeciągnąć. Nie, tu są góry jak nieszczęście. Tam będzie rzeka, z tego co pamiętam. Tu było co? Drwal, żywica. Gdzie mamy drwala? Kurka, kto był drwalem, no? Uczeń, nowicjusz, uczeń, praktykant. Ty jesteś mega. A, tam se stoisz, dobra. To idziesz tutaj. Coś możemy ugotować? Kiełbasę z wilka. Proszę bardzo. Pieczę nam wieprzowinę. I o to chodzi. Proszę, dwie kiełbaski, wino, drugie wino, baranina. To dużo mamy baraniny, więc teoretycznie można by coś... odblokować, jak będziemy mieć następny punkt z baraniną. To tu jest? Tu coś zapomniałem, nie zauważyłem. A, no właśnie, żelazo. Biegać, kurde, szybciej. O,
tu chyba niestety nie ma przejścia. To chyba z Gozenbergu trzeba było tam iść. Chociaż... płace należne, no dobra. Tak, no tu będzie rzeka, więc podejrzewam, że jak tu pójdziemy, tędy może gdzieś... Czy myśmy tu oddali tego? Oddali tego gościa. No nic. Czemu wy nie biegniecie? Teraz to wiem, że się zgapiłem. Wydaje mi się, że musimy przez Gozenberg przejść. No niestety chyba tak sobie kijowo to rozplanowałem, ale powinno się nam to wrócić, ta kasa. Więc... może trzeba było wziąć tego questa, który był na... O Jezu, znowu, żebym sobie źle kliknął, się zgapił. Dobra, tobie nie damy, bo nie mamy kasy, a my mamy 246 tylko. Nie będziemy ci dawać, bo nie mamy tyle kasy. Kupiliśmy ten. Dobra, dawaj, piszę pustkę. Spadaj, kurde, na drzewo, gościu. Wyjdź. I szybko musimy teraz tylko dotrzeć do Gozenbergu. Nie Gozenbergu, tylko do Marnheim. Żeby móc mieć kasę, żeby móc zapłacić naszym ludziom, nie? Dobra, tu były te z tymi dziwnymi takimi, tu się bawią. Proszę bardzo, się bawić tam, na razie nas to nie obchodzi. Tu możemy sobie wziąć coś, pamiętam, było takie coś fajne. Żarcie. O kurde. Może byśmy zdążyli, bo nam... dobra, jesteśmy już prawie, że... zdążymy. O właśnie. Questa trzeba oddać. I wypoczynek sobie zrobić. Karczma. Virtue's province is beautiful, isn't it? Thank you. Dziękuję, możecie odejść. Dobra, mam nadzieję, że gdzie jest emisariusz? Dawać kasę. Dobra, gang Olsena. Te są dwa w dobrym miejscu, więc bym przyjął te. Sobie weźmiemy. O rany, mamy 40 minut. Jak to się stało w ogóle? Mamy zapłacić czym? Mamy zapłacić. No dobra. No ale zrobił się dłuższy odcinek z tego wszystkiego. Więc cóż, no zobaczymy, czy będziemy się widzieć następnym razem. Zależy od czasu po prostu i mojego też nastawienia po prostu do gry. Stanu zmęczenia, generalnie rzecz biorąc. Więc na razie dziękuję wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.